Witajcie, kochani, w świecie szalonego profesora oraz jego wspaniałego ucznia, małego Krampeca. Jesteście gotowi na dzisiejszy odcinek? Będziemy leczyć, badać i eksperymentować. Zbudujemy wielkie laboratorium, w którym to spróbujemy wyleczyć tę trójkę osób. Profesorek jest już gotowy, zatem zacznijmy. Na sam początek oczywiście musimy zmienić kolor ścian. Jak to zwykle bywa w laboratorium, jest on taki niebieski, błękitny albo czasami nawet i biały. Tak więc zaczynamy zabawę. Na początek trzeba troszeczkę przykryć to okno, zatem wybiorę w tym celu odpowiednie do tego zasłony. Jak już jest to gotowe, czas teraz na jakieś regały. Myślę, że idealne do laboratorium będą regały w kolorze białym, zatem wybierzmy może te takie trzy regały, niech staną tutaj zaraz pod ścianą. Z drugiej strony z kolei ustawimy takie szafki, które są zamykane, aby nikt nie zaglądał do środka. I do tego jeszcze taka długa komoda. Najważniejszą rzeczą oczywiście są biurka, których nie może tutaj zabraknąć. Biurka, przy których będą stały komputery, laptopy. Tutaj musimy wymienić tę komodę na taką szafeczkę z kranem, bo ona również przyda nam się w laboratorium. I pojawi się ona również tutaj z drugiej strony. Teraz czas na jakiś sprzęt. Czy znajdziemy tutaj komputery? Zobaczmy, chyba ten monitor będzie idealny. Jeden i drugi. Przy każdym komputerze przydałaby się jeszcze jakaś szafeczka albo chociażby jakiś stoliczek. Co możemy tutaj zabrać? Myślę, że ta szafeczka będzie idealna z jednej strony i z drugiej. Słuchajcie, laboratorium już powoli nam tutaj powstaje. Nad tą szafeczką przydałyby się jeszcze nam półeczki. Oczywiście wybiorę te w kolorze białym. Jedna półeczka i druga. Oczywiście pasuje idealnie. Teraz chyba czas na jakieś oświetlenie. W laboratorium potrzebne jest dużo światła, więc wybiorę sobie te takie duże, okrągłe lampy. Dwie tutaj na samym środku. Tutaj nad lewym damy taką jedną żaróweczkę i to samo jeszcze damy tutaj z tej strony, jedną i drugą. Teraz czas chyba na jakiś mały dywanik, myślę, że idealny on będzie tutaj na środku i postawimy tutaj również jakiś mały stoliczek, taki okrągły w kolorze białym, poszukajmy czegoś idealnego. O, tutaj na samym końcu właśnie o ten biały stoliczek mi chodziło. Przy biurku postawimy jeszcze krzesełka. Chciałabym takie pasujące, na przykład w kolorze niebieskim albo białym. No i słuchajcie, chyba laboratorium jest już gotowe. Wygląda naprawdę świetnie i uwierzcie, że zaraz będą się tutaj dziać wielkie eksperymenty. Teraz czas zabrać wszystkie rzeczy, które udało mi się uzbierać w różnych miejscach. Wyciągam zatem te wszystkie moje koszyczki, wszystkie niezbędne rzeczy. Tutaj poprosimy jeszcze tę panią, no i oczywiście naszego szalonego profesorka. Na początek tutaj na blacie musimy postawić mikroskop, no i odpowiednie jakieś sprzęty, aby można było przeprowadzać badania. Mamy również tutaj jakieś ręczniczki, również je tutaj ustawimy, to jest bardzo ważne. Książki może, czy też segregatory ustawimy tutaj na tej szafce, zaraz przy biureczku. Z jednej i z drugiej strony. No i zobaczmy, cóż się jeszcze skrywa tutaj na tych półeczkach. Mamy maseczkę. To jest bardzo potrzebne, słuchajcie, szczególnie teraz. Maseczka to podstawa ochrony. Książka o jakichś zarazkach. Kolejna maseczka. Mnóstwo słoików z przeróżnymi miksturami i z przeróżnymi lekarstwami ląduje teraz tutaj na półeczkach. Jak widzicie, różne rzeczy są tutaj powlewane. Tutaj nawet mamy jakieś zarazki, to może tutaj pod mikroskop je połóżmy. Wszystkie słoiczki są oczywiście opisane, no i nasz profesorek dokładnie wie, co tam się skrywa. Niektóre z nich, z tych słoików, są naprawdę gigantyczne. Widzę tutaj już jakieś lekarstwa, niech one wylądują tutaj na samym dole. Zobaczmy, co możemy postawić jeszcze tutaj na tych półeczkach. O rany, widzę gazetę, zobaczcie, ona jest z naszym szalonym profesorem. Chyba udało mu się napisać jakiś ważny artykuł. Widzicie, ile tutaj zarazków nam się pojawia. I kolejna gazetka. Nasz profesorek, jak widać, jest bardzo mądry. Dołóżmy jeszcze tutaj kilka rzeczy. O nie! Strzykawka! O nie, ja na to nie chcę patrzeć. Ja nienawidzę strzykawek, więc odłożę je może tam daleko, koło profesorka.
Tutaj mamy kolejne jakieś pojemniki. Może przy kranie je postawimy. Kolejne naczynia. O rany, widzicie, co w nich się znajduje? Naprawdę dziwne substancje. Ustawmy jeszcze je tutaj na górze. O, kolejny jakiś straszny zarazek. Niech wyląduje z tej strony. Tutaj jeszcze na półce mamy miejsce na kolejne rzeczy. Tutaj jest gigantyczny słoik, a w środku niego kolejne próbówki. Kolejne rzeczy. Może kilka z nich ustawmy tutaj na tym małym stoliczku. Tutaj mamy jakieś kolejne tacki. O, i jest nawet strój. O rany, przydałby się jeszcze jakiś wieszak. Może jeszcze coś zaraz wykombinujemy. No i został jeszcze jeden słoik. Może go postawimy po prostu tutaj. No, musicie przyznać, że nasz szalony profesorek ma przepiękne laboratorium. O rany, ależ tutaj skrywa się sekretów. Jest tego naprawdę cała masa. Czas teraz zapalić światła, odpalić komputery i nie będziemy tutaj grać w grę, tylko przeprowadzać bardzo ważne zadania i przeprowadzać bardzo ważne eksperymenty. O rany, prawie bym zapomniała o naszej trójce chorych. Dla nich również musimy przygotować pomieszczenie. Skoro ktoś jest chory, no to potrzebuje odpoczynku. Zatem muszą się tutaj pojawić łóżka. Wybierzmy jakieś odpowiednie, takie zwykłe, jakby to był jakiś szpital. Myślę, że te łóżka będą idealne. Dajmy je tutaj trzy obok siebie, chyba da radę. Dobra, jedno może tak troszeczkę do przodu. Cóż możemy tam jeszcze dołożyć? Może jakąś szafeczkę z tyłu na jakieś drobiazgi. Postawmy może taką komodę. Łóżka już są przyszykowane. Teraz jeszcze tylko dywanik. Oczywiście, aby naszym pacjentom było tutaj milutko. No i trzymajmy kciuki o to, aby nasz szalony profesorek rozwiązał zagadkę i wyleczył tych wszystkich ludzi. Może na ścianie dajmy jeszcze jakieś obrazki, aby tutaj było nieco bardziej przyjemnie. Kilka obrazków tutaj nad naszymi łóżkami. Następnie dajmy jeszcze może półeczki, albo chociaż jedną półeczkę taką długą, tak aby można było tutaj coś ustawić. Następnie jeszcze oświetlenie. Oczywiście musi być takie samo jak w laboratorium, czyli trzy takie żarówki, jedna duża i dajmy jeszcze po bokach dwie nieco mniejsze. Czy zasłony mogą się tutaj pojawić? Oczywiście, że tak, w końcu mamy tam takie duże okno. Zasłony może tak złóżmy i powieśmy je tak idealnie w ten oto sposób. Tutaj po bokach, a na środku mamy jeszcze tę półeczkę. Przed badaniami potrzebujemy bardzo ważnej rzeczy, czyli przebrać naszych choruszków w piżamy. Zatem zaczynamy, może od ciebie, moja droga. Proszę bardzo, a ciuchy odłożymy tu. Wskakuj już do łóżka. O, słuchajcie, jakby jej się polepszyło, gdy tylko wskoczyła do łóżka. Zatem świetnie. Ciebie ubierzemy w taki szlafrok. Dlatego pana przydałaby się nam jeszcze jakaś piżama. Znajdźmy tutaj coś odpowiedniego. Może coś takiego z wielkim brzuchem. O nie, kochani, jednak jej te dziwne objawy wróciły. Zatem możemy przejść do leczenia. Uwaga, uwaga! Czas otworzyć wielkie laboratorium i dowiedzieć się, co się stało naszym pacjentom. Na początek Krampec usiądzie sobie tutaj przy komputerze i posprawdza wszystkie wyniki. O rany, widać na wykresach, że to są bardzo dziwne rzeczy. Profesorek ma już swój notesik, w którym zapisuje wszystko, co tylko zauważy. Na początek zapraszamy tego pana. Czas na pierwsze badanie. No tak, no tak. Wydaje się, że tutaj panu towarzyszy wielki ból głowy. Chyba wiem, co trzeba zrobić. O nie, o, już się boję. Ale tak bardzo chcę, żeby już wszystko mi przeszło. No tak, ewidentnie widać. Wszystko jest tutaj opisane. Objawy się zgadzają, zatem czas na zastrzyk. O nie! Och, no dobrze, zgadzam się. Ważne tylko, żeby już mi pomóc. Profesorek pędzi tutaj, ponieważ z tej strony mamy przyszykowane strzykawki. Zatem bierzemy jedną z nich do ręki. Proszę się nie bać. To będzie chwila i bezboleśnie. Zatem czas na strzykawkę i mały zastrzyk. Do tego szybciutko trzeba zabrać to lekarstwo. No i proszę bardzo, jeszcze chwila i gotowe. O rany, czuję się o wiele lepiej.
tylko cały czas jakby boli mnie jeszcze głowa. Zatem zaraz coś na to poradzimy. Cóż my tutaj mamy? No tak, zestawy bandaży. Zatem już panu pomagam. Proszę chwilę się nie ruszać. Bandaż założony. Zapraszam zatem do łóżka. Proszę teraz dużo odpoczywać. No proszę. Krampecie, nieźle nam idzie. Udało nam się wyleczyć pierwszego pacjenta. Nasze badania nie poszły na marne. Zajmijmy się teraz tą dziewczyną. O, panie profesorze, jest mi strasznie niedobrze. Wydaje mi się, że zjadłam coś okropnego. Ojej, mamy tutaj do czynienia z jakąś bakterią. Może to być ta szalona żółta? Albo ta z dwoma czułkami. Chociaż w najgorszym przypadku to może być ta pomarańczowa. Zerknijmy zatem do naszego poradnika. Och, zielona twarz. A, tak, zgadza się. Do tego czerwony nos. Ojej, to są wszystkie moje objawy. I kwaśna mina. Tak, to również się zgadza. Zatem wiem, jak pomóc. Musimy, moja droga, dać ci zwykłą tabletkę. Zatem przejdźmy ponownie tutaj do naszych półeczek. Gdzie tutaj są te nasze odpowiednie tabletki? Sprawdźmy, która z nich zadziała. Krampec musi wybrać odpowiednią. No dobra, wiemy, bierzemy tę. Słuchajcie, prawie. Oj, już byłam przekonana, że się uda. To może teraz tę. O rany, ale to było kwaśne. Ale chyba się udało. Czuję się już o wiele, wiele lepiej. Dziękuję bardzo. Zatem pacjentka może wskoczyć już do łóżka. No i został nam ostatni chłopak. Och, niestety, z nim jest najgorzej. Duże oczy, czerwona twarz i w ogóle nie można się z nim dogadać. Sprawdźmy zatem na komputerze. Co nam pokazują dane? O rany, nie jest dobrze. Musimy przejść teraz do mikroskopu i zbadać porządnie. Tutaj wszystko, no tak, te zarazki nie wyglądają zbyt dobrze. Musimy do tego pojemnika nalać jeszcze wody. O, wymieszać to teraz z tym, dolać odrobinę tutaj. O nie, w tym wypadku potrzebna jest maseczka. Ale powoli, proszę się nie martwić, chyba już wiemy. Tutaj gdzieś leżą pana wyniki. No dobra, wszystko wiemy. Straszny wirus. Wygląda on w ten oto sposób. Lata wszędzie dookoła pana. Jedyne co musimy, no to po prostu go zniszczyć. Zatem po pierwsze musi pan wypić to, co tutaj się w tym znajduje. Proszę bardzo. O, troszeczkę pomogło. O nie, ale tylko na chwilę. Teraz ta tabletka. O, ja wiem, jest trochę kwaśna, ale proszę wytrzymać. I na koniec jeszcze ta niebieska. Oj, chyba się udało. Jestem wyleczony. Czuję się o wiele lepiej, tylko... Och, mnie też strasznie boli głowa. Zatem już idę pomóc. Muszę tylko przejść tutaj. Mam bandaże w szafie. Zatem na ból głowy proponuję taki uścisk. A teraz pędem do łóżka. Nic tak nie leczy jak długi odpoczynek. Oj, dobrze, już idę. Z wielką ochotą odpocznę. O, od razu lepiej. Profesorku, ależ to był szalony dzień. Ale udało nam się. Znowu wyleczyliśmy trójkę pacjentów. Och, było ciężko, ale jak zwykle daliśmy radę. Ale pamiętajcie, że to nie koniec. Zawsze są chorzy i zawsze może się ktoś pojawić. Ktoś, kto będzie mieć straszną chorobę. Chyba zasłużyliśmy na mały odpoczynek. Och, przejdźmy tutaj do tego ostatniego pomieszczenia i stwórzmy tutaj jakiś fajny gabinet. Na początek musimy pomalować ściany i podłogę. Przyda nam się tutaj jakieś miejsce na wypoczynek. Cóż możemy tutaj zabrać? Chyba te dwa fotele będą ok. Z tyłu za nami jeszcze szafy z ważnymi dokumentami. Ustawmy jedną obok drugiej. Jak to gabinet? No to nie może zabraknąć jakichś tutaj roślinek. Wybierzmy coś eleganckiego. Myślę, że te dwa kwiatki będą ok. Plus jeszcze takie coś. I ustawmy
jedno obok drugiego, przy tym te dwa fotele, pomiędzy nimi przydałby się jeszcze jakiś mały stoliczek, najlepiej taki w kolorze białym, do tego jeszcze mały dywanik, tak aby było przytulnie, no i oczywiście jeszcze jakieś biurko, przy którym nasz profesor będzie mógł jeszcze troszeczkę popracować. Myślę, że to eleganckie biureczko na pewno nam się tutaj sprawdzi dla prawdziwego profesorka. Następnie jeszcze krzesło. Tutaj już nam się przyda to wygodne, taki duży fotel. Co na biureczku? Oczywiście jakieś książki. Książki, bez których nie może się obejść prawdziwy naukowiec. Na koniec na biureczku wyląduje jeszcze jakaś lampka. Myślę, że ta będzie najlepsza. No i słuchajcie, nasz profesorek może już teraz zacząć odpoczynek. Tadam, tadam, jest już gotowe. Pomieszczenie wygląda przepięknie. Profesorek sobie tutaj usiądzie, obok niego krampec. Maseczkę chyba już teraz możemy ściągnąć i troszeczkę odpocząć. Dokumenty są wypełnione, więc praca na dzisiaj skończona. Mam nadzieję, kochani, że odcinek Wam się spodobał. W drugiej części planuję zbudować kolejne części tego gigantycznego szpitala. Zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał. A ja z moim szalonym profesorkiem i krampecem już się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa.